drodzy, witam Was bardzo serdecznie z Dubrownika, ze Starego Miasta w Dubrowniku. Ze Starego Dubrownika, czyli z Raguzy, niegdyś tak nazywany. Witam Was serdecznie, wakacyjnie i słonecznie. I zapraszam na wspólne malowanie, akwarelami. Tym razem w Marinie Dubrownickiej, gdzie zaraz dojdziemy. W marinie, w której będziemy mogli poćwiczyć malowanie wody oraz łódek. Oba tematy bardzo ciekawe. W Dubrowniku jesteśmy z naszymi zajęciami po raz drugi. Ostatni raz, przypomnę Wam, było to we wrześniu. I z bijącym, z tęsknoty sercem tutaj wróciłem. Uwielbiam Dubrownik, uwielbiam Dalmację. W niniejszym Stradun, czyli główna ulica Dubrownika, tędy kiedyś przebiegała granica pomiędzy lądem a morzem, bo kiedyś Dubrownik był podzielony na część lądową i wyspę. Dzwony w koło, dzwony z dzwonnicy nade mną, proszę bardzo, już ją zobaczycie. Oto wybiła 19, zatem raz jeszcze witam Was bardzo serdecznie i zapraszam na wyprawę malarską, tym razem do Dubrownickiej Mariny. Raz jeszcze rzut oka na Stradun i na serce Starego Miasta w Dubrowniku. Jak widzicie, jest tutaj spory ruch, jest tutaj życie, jest tutaj energia, wszystko tutaj buzuje. Ale jest przede wszystkim ciepłe, wspaniałe, cudowne słońce. Słońce, które już za chwilkę będziemy malować w marinie, do której udajemy się już teraz. Kniezie w dwór, pałac rektorów, to budynki, które za moimi plecami. I ścisłe, bardzo ścisłe centrum Starego Miasta w Dubrowniku. Urząd Miasta za mną. Wąskie uliczki i mnóstwo stromych schodów, które jeszcze jutro odwiedzimy. Już kiedyś zabierałem Was w podróż tymi schodami w zeszłym roku. Byliśmy na murach Dubrownika. Wczoraj razem z grupą malowaliśmy Dubrownik z góry, więc dzisiaj zawitamy do Dubrownickiej Mariny, do Dubrownickiego portu, żeby nieco odetchnąć troszkę bardziej rzeźkim powietrzem z nadmorza i będziemy malować żaglówki. Tam! Już tam zmierzamy. Zapraszam. I oto przez bramę wkraczamy do mariny. Tutaj baszta, mur, bastion, który wczoraj widzieliście z góry. Widzieliśmy go stamtąd, tam byliśmy na górze, dokładnie tam. A dzisiaj jesteśmy tu. Jesteśmy w pięknej marinie, którą wczoraj również widzieliście. I będziemy się delektować rzeźkim powiewem w marinie oraz dubrownickimi murami w całej ich okazałości. Zapraszam Was bardzo serdecznie. Przygotujcie akwarele, ołówki, cienkopisy, papier. I zaraz zaczynamy. Idziemy tam, na koniec tego małego molo.
my będziemy malować te oto łódki. I już zerkam na wasze pytania, komentarze. Witam was bardzo serdecznie raz jeszcze witam bardzo gorąco i słonecznie. Cieszę się, że znowu spotykamy się w Dubrowniku. I będziemy malować. Jesteście, wszystko widać i słychać. Bardzo się cieszę. Witam. Zaczynajmy zatem malować. Przed nami widok, który dzisiaj będziemy malować. Tutaj za chwilkę zrobi się więcej cienia. Trochę zmieni się oświetlenie w związku z tym, ale będzie równie pięknie. Myślę, że ta grupa łodzi i mury powoli przecięte cieniem, to będzie idealny temat na dziś. Teraz tylko mała zmiana sprzętu, zmiana statywu i już zaczynamy. Zmiana już dokonana, można malować. Jak widzicie, mój papier już tutaj sobie stoi na sztaludze. Jak wybierać kadr? Pyta Agata. Starannie wybierać kadr. Wybierać go tak, żeby nie było w kadrze za dużo. Wybierać go najlepiej posługując się kadrem z rączek. O, w taki sposób można sobie zrobić kadr w poziomie, albo w pionie, albo w kwadracie. Wybierać kadry wyraziste i czyste. Myślę, że na przykład możemy troszeczkę poszerzyć nasz kadr. I teraz, jeżeli ktoś z was chciałby malować jakiś troszkę inny fragment, to oczywiście zachęcam. Ja się skupię na tych łódkach tutaj, na tej grupie łódek. Może nawet w poziomie ustawię papier. No właśnie, planowałem w pionie, ale myślę, że światło będzie się zmieniać za chwilkę i poziom może być trochę ciekawszy. Tak więc, jak widzicie, zmiany można podejmować, decyzje o kadrze można podejmować i warto podejmować na bieżąco, dostosowywać się do zmian, które wkoło się wydarzają. Światło się zmienia i myślę, że poziom będzie nawet ciekawszy. Znowu dzisiaj, jak to w plenerze bywa, zostawię trochę większą część kadru dla was, a dla mojej pracy troszkę mniejszą, tak żebyście lepiej widzieli to, co tutaj piękne dookoła, niż moją akwarelę. Jeszcze się tylko tutaj przypnę porządnie, bo tutaj wieje. Lekko, ale bardzo miło. Przyjemnie. Ale ma tendencję do zwiewania kartek ze sztalów. O, właśnie. A, jeszcze się troszeczkę przesunę, żeby nie zasłonić tego, co najciekawsze. To się po francusku, zdaje się, mówi crème de crème. Crème de la crème, właśnie. Myślę, że o, właśnie, coś takiego będzie optymalne. Jeśli ktoś z was chce, może zmieścić nieco więcej, łącznie z murami, z oknami. Ostrość przy tej odległości pięknie się łapie i na akwarele, i na pejzaż. Zatem zaczynajmy. Kinga pyta, czy można prosić do znudzenia o tłumaczenie perspektywy. Ależ oczywiście.
ależ oczywiście, że można prosić. Perspektywę zawsze będę tłumaczył. Po to jestem, żeby wam tłumaczyć po wielokroć i tyle, ile będzie trzeba. Już z tym pejzażem, zastanowić się nad waszym kadrem, albo poczekać na mój kadr. Ja już podepnę mikrofon, żeby nie musiał krzyczeć, żebyście mnie lepiej też słyszeli. Pięty i w tym momencie już nie uprzykrzam życia wszystkim w Marinie. Nie muszę wrzeszczeć, a wy słyszycie mnie znacznie lepiej. No dobrze. Paleta i akwarelki są. Woda w słoiczku po konfiturach jest. O. Szmatka jest. A, jest jeszcze coś, muszę się pochwalić. To jest, moi drodzy, naturalna umbra, naturalna ziemia tutejsza dalmatyńska, której będę używał dzisiaj już w postaci akwarelki. Ona ma piękny kolor umbry, sieny. Przywiozę trochę takiej i zamienię w akwarelę. Gdyby ktoś marzył o takiej akwareli spod Dubrownika, z ziemi dubrownickiej, to zapraszam. Użyję jej dzisiaj. Będzie idealna do malowania wody i murów. Ale dzisiaj też zapraszam was do jeszcze jednej rzeczy, mianowicie do kreski charakternej, dynamicznej, spontanicznej, do szkicowania i malowania z gestu. Pędzle są, już pokazywałem wam tę matę bambusową na pędzle. Rewelacja. Naprawdę doskonała w podróży. O, i wieje, i duje, jak to się mówi po chorwacku. Duje konkretnie, także próbuję przewrócić moją sztalugę. I pewnie w końcu przewróci. Ale zakotwiczę sztalugę plecakiem. Powinno wystarczyć. Jeszcze chwileczka na skuteczniejsze zakotwiczenie. Zakotwiczona, tak, zakotwiczona sztaluga. Światło się zmienia, to ja się jeszcze troszeczkę odsunę. Pięknie.
Jeszcze ostatnie techniczne poprawki. Muszę sobie coś wziąć pod kolana. Dzisiaj będę malował na klęcząco, bo statyw z aparatem skutecznie broni mi dostępu do papieru. No, nareszcie. Jak wybrać kadr? Otóż, ja już sobie tego kadru szukam. Może troszkę więcej nieba się też pojawi. No i zaczynam. Zaczynam od linii portu, od łódek. Od tego miejsca, gdzie mur się spotyka z drugim murem. No i tutaj mamy perspektywę, tak? Widzicie wyraźnie ten skos. Ciach, ten skos sobie biegnie tam, gdzie biegnie, czyli do swojego punktu zbiegu. I nas tylko interesuje ten skos. W związku z tym nabrzeże będzie sobie biegło nieco w dół, bo te dwie linie mają się tam gdzieś spotkać i tutaj będą sobie stały łódki. Ta niebieska łódeczka. No i zachęcam Was właśnie do takiego rysowania z rozmachem dzisiaj, do takiego szkicowania z rozmachem. Tędy będzie przechodziła granica cienia. Nie zaznaczam jej zbyt mocno, bo ona będzie miękka. Zawsze na początek te bardziej dynamiczne kreski, troszkę nawet pozornego chaosu i przypadku, a dopiero później trochę spokojniejszych detali. Tak, jestem blisko wody i zwracam uwagę, żeby plecak mi nie wpadł do wody, żebym ja nie wpadł do wody. Chociaż to by było bardzo przyjemne, biorąc pod uwagę temperatury, jakie tutaj mamy. Gdzieś tam postać, która złapie nieco światła. Ktoś tam siedzi na ławeczce. No proszę, ucieka mi z wiatrem mój klęcznik. Nawet nie siedzonka, a klęcznik. Pianka do klęczenia na ziemi. Mamy tam jeszcze bardzo ładny motyw, mianowicie tę bramę. A
akurat tak w złotym podziale wyszło. Flanki murów. Pamiętajmy, że Dubrownik ma za sobą bardzo burzliwą historię. To miasto obronne, miasto kupieckie, miasto portowe. Oczywiście miasto bogate kiedyś przede wszystkim, więc te mury strzegły bogactw. Przed rozlicznymi najeźdźcami. Dubrownik to nazwa słowiańska. Raguza to nazwa włoska. Bowiem Dubrownik, Raguza należał przez pewien czas do Wenecji. Okienka nam piękne rytmy tutaj zrobią. Jaka malownicza chmurka nawet tam się pojawia nad wszystkim. I teraz, zanim słońce zajdzie, chwytajmy światło. O, bardzo głęboka myśl, Grzegorzu. Wszyscy mamy swój indywidualny punkt zbiegu. To jest święta prawda. To jest prawda, to tak działa. Każdy ma punkt zbiegu, powiem więcej, nawet bardziej głęboko na poziomie swego wzroku. Zatem tam, gdzie wzrokiem sięgamy, tam swój punkt zbiegu mamy. A z tego wynika, że warto sięgać wzrokiem daleko.
warto mieć szerokie horyzonty. Zacznijmy od tych jasnych tonów, jak zawsze, czyli od tego pięknego złota. Ja zacznę jeszcze od przemycia mojej palety, bo jest niemiłosiernie po ostatnim malowaniu szara. O. Zatem dzisiaj znowu ugier. Ugier na dzień dobry. Ugier swobodnie. Ugier, może być troszkę ugru złotego. Choć no tu ugrze złoty, ale ja przede wszystkim użyję mojej umbry dubrownickiej, żebyście mogli zobaczyć. O właśnie, taki to jest kolor. Coś pięknego. Tak naprawdę możemy zabarwić wszystko z wyjątkiem łódek, bo one mają być białe, w każdym razie jaśniejsze. Natomiast zupełnie spokojnie możemy zejść tymi ugrami niżej, na wodę, bo te ugry będą się w wodzie odbijać. To, co widzicie tutaj, to jest kolor żelazistej ziemi dubrownickiej, dosłownie, to jest ta ziemia, stąd. Jakie to piękne i symboliczne, że trafia na obraz stąd. Nad nami jaskółki tak świergolą. Zanim wyschnie całkiem, to jeszcze dodamy cień. Pamiętajcie, żeby światło świeciło, to trzeba podziałać cieniem. Zresztą możecie zobaczyć, na ekranie macie najlepszy przykład tego, jak intensywny jest cień. Jak duży jest ten kontrast między jednym a drugim. Hello.
można paznokciem od razu przedrapać tutaj troszkę linii na murze, trochę linii kamieni. Dodać cień pod balkonikiem tam u góry. Wszystko swobodnie, szkicowo. Z życiem i z charakterem. Troszeczkę ultramaryny możecie dodać również do tej partii w cieniu. Paznokciem, zanim to całkiem wyschnie, przedrapuję też sylwetki kilku postaci oraz właściwą linię molo, w każdym razie tego traktu pod murem. No dobrze, zajmijmy się wodą. Zajmijmy się wodą. Do wody użyjemy bardzo podobnego, troszeczkę tylko jaśniejszego odcienia aniżeli do muru w cieniu, czyli taki ugier zmieszany z umbrą dubrownicką albo z ugrem złotym lub umbrą naturalną, bo to byłby odpowiednik tego koloru w farbach standardowych. Przyda się teraz płaski pędzel. I obserwujecie teraz, gdzie mamy ciemniejsze partie. Tak naprawdę to sobie to jeszcze podzielimy na dwie warstwy. Mianowicie najpierw jeszcze zamalujemy właściwie nakryjąco tę część, która sięga tak jak cień z muru, czyli dotąd. Mamy tutaj trzy odcienie, ten jasny,
to jest odbicie tego muru i jego już mamy. Taki średni, jego właśnie teraz malujemy. I najciemniejszy, a później jeszcze najciemniejszy pod samymi łódkami, ale to na końcu. Tak więc teraz... płaskim pędzelkiem. Ten odcień. Po czym za chwilkę najciemniejszy. Jeszcze wcześniej sobie poczekamy, aż wyschnie. Tutaj przyda się, wiem, że mam ostrość ustawioną na marinę, ale to po to, żebyście wy dobrze widzieli marinę. Myślę, że to jest ważniejsze niż moja akwarela, no ale mogę na chwilkę zmienić. Na chwilkę ustawię ostrość na akwarelę, proszę bardzo. Nawet zrobię zbliżenie, żeby było widać troszkę więcej tego, co tutaj się dzieje. Ale dziękuję za sygnał. Dziękuję za sygnał. Teraz barwą bardzo zbliżoną do cienia, który powyżej, nawet troszeczkę chłodniejszą, czyli ciut więcej może być w niej ultramaryny, namalujemy sobie tę warstwę ciemniejszą. Możecie dojść z nią śmiało do łódek. Przy malowaniu wody, która jest sztuką wymagającą ćwiczenia, nie jest bardzo trudna, jest za to bardzo wdzięczna i obiecuję wam, że wodę jeszcze poćwiczymy w czasie naszego chorwackiego, dalmatyńskiego i chorwackiego, bo to właściwie nie do końca to samo. Chorwacja dzieli się na Chorwację, czyli tę część północną, i Dalmację, która jest tą częścią południową, i te części czują się dość, jak to powiedzieć, autonomiczne w związku z tradycją i z historią. My jesteśmy w Dalmacji obecnie. W każdym razie zarówno w naszej dalmatyńskiej i chorwackiej północnej przygodzie, gdzie jeszcze się pojawimy, poćwiczymy wodę, ona będzie wracała, tak abyście po tej wyprawie wodę potrafili namalować nawet z zamkniętymi oczami. Zobaczcie, trzy odcienie. Najjaśniejszy, ciemniejszy i najciemniejszy. Każdy z nich to jest, widzicie je na zdjęciu, najjaśniejszy, średni, najciemniejszy. Później białą temperą dodamy sobie odbicia łódek, ale to za chwilkę. I od. To jest woda. Oczywiście do tego jeszcze kształt fal jest ważny. Tak, ja myślę, że z ostrością będę tak się przerzucał. Troszkę na akwarele, troszkę na pejzaż. Ale bardzo, bardzo dziękuję za czujność w każdym razie, bo czasami rzeczywiście zdarza się, że ja zapomnę przestawić ostrość i
i na przykład w ogóle wszystko jest nieostre, więc tak też bywa. Proszę bardzo, łódka nam wpływa w kadr. Zrazu zmienia się również kształt fal, które łódka zmienia. Jak widzicie, te ciemne fale, one się pojawiają już w tej chwili też tam, bo się cień pojawił. Ten cień jest tak piękny, że ja go dodam na mojej akwareli. Podniosę go chyba troszeczkę. No i dodam go też teraz na wodzie. To jest znowuż ten... ten najciemniejszy cień. On się już tutaj wkrada. I takie pojedyncze duszki ciemne już się teraz pojawiają na większej powierzchni. Tak, pędzel jest bardzo fajny, bardzo lubię ten pędzel. Pędzel to połowa sukcesu. Jak ma się dobry pędzel, to on maluje sam. Tak naprawdę. No i fale, jak to fale, mają kształt. Falisty. Możecie zygzaczki malować małe na wodzie. Jest jeszcze jeden kolor, piękny. Ja go pokażę i troszkę go pokażemy w naszej akwareli. On się, o właśnie, niebo. Niebo w postaci takiej ultramaryny odbija się. I my go troszkę wpuścimy również do nas. Ultramaryna. Może troszeczkę tylko złamana bielą.
na samiutkim dole. To jest odbicie nieba nad murem. Ono się troszkę niżej pojawia, ale możemy go uwzględnić. Zobaczycie, o ile bardziej realistycznie będzie wyglądała woda, o ile wdzięczniej, kiedy pojawi się właśnie ten błękit. On się pojawi jeszcze między innymi pod niebieską łódką. Możemy już, korzystając z okazji, ten kadłub namalować. Ale rzeczywiście, Grzegorzu, jak człowiek pomaluje, to w ogóle inaczej świat widzi. Lepiej, pełniej, bardziej. Same plusy. Patrzcie na kolor pod łodziami. On jest właściwie również na kolor tam, przy murze. On jest lekko szary. Jest taki ugrowo szary. Zatem troszkę bieli, troszkę czerni do ugru.
O, już pokazuję więcej. Oddalę kamerę, żeby mój obrazek nie zasłaniał Wam za wiele. Myślę, że tak jest optymalnie. Proponuję nam teraz zająć się może tak, dodajmy sobie niebo, a za chwilkę zajmiemy się łódkami, bo niebo nam tutaj ładnie domknie całość. Teraz widzicie właściwe odcienie, czyli niebo jest takie fioletowe lekko. Ja odwrócę moją akwarelę do góry nogami, żeby nie pociekło mi niebo po wszystkim. Zabrałem na chwilkę, bo sobie tutaj chcę nieco tempery dodać na niebie. Zaraz oddaję, a wy w międzyczasie możecie sobie spokojnie malować, bo wszystko widzicie. Już oddaję. Dodałem trochę tempery do ultramaryny akwarelowej.
dodaje taki piękny, matowy charakter, jaki bardzo, bardzo lubię. Polecam Wam też tę sztuczkę, możecie dodawać trochę tempery, albo w ogóle temperą malować niebo. No proszę, pojawił się tam bardzo ładny akcent kolorystyczny na murze. Pojawił się albo był, ja go w każdym razie teraz dopiero zauważyłem. Dobrze, teraz czas na łódki. Łódki nie są zupełnie białe, one rzeczywiście będą jednym z jaśniejszych fragmentów, aczkolwiek to nie jest taka śnieżna biel. Muszę się łyczek wody napić, bo wyschnę na wiór i przestanę mówić. Do łódek przydadzą nam się szarości rozmaite. Nie będziemy ich oczywiście przesadnie cyzelować. Jak zawsze. Jak zawsze. Biała tempera przyda się, żeby gdzieś tam jakiś daszek łódki wyskoczył troszkę wyżej. Ale bynajmniej nie maluję łódek dosłownie, po prostu zostawiam troszkę poziomych czy skośnych śladów. Gdzieś tam dziób wydobędę, gdzieś tam daszek, gdzieś tam burtę.
I wierzcie mi, im więcej jest abstrakcji, im więcej jest swobody, ja to powtarzam i będę powtarzał, póki nie padnę. Im więcej jest abstrakcji, tym lepiej. Im mniej dosłownie, tym lepiej. Im bardziej odważnie, tym lepiej. Im mniej odważnie, tym gorzej. Odważni będą nagrodzeni świetnymi pracami. Kilka paseczków. Czerń, ultramaryna. I tak powstaje wrażenie łódek. Tam nie ma ani jednej łódki namalowanej u mnie tak kawa na ławę. To są tylko wrażenia łódek. I teraz, jak już mamy troszkę kolorów na łódkach, to możemy namalować ich odbicia, które będą ciemniejszym rodzajem tego, jak wygląda łódka. Jak jest jasnocyjanowa, to będzie ciemnocyjanowe odbicie. Zawsze troszkę ciemniejsze. Nieznacznie, ale troszkę. Bo woda działa jak filtr polaryzacyjny. Pokażę z bliska. Żebyście zobaczyli, że to wcale nie jest trudne.
Taka piękna, ciemna linia towarzyszy każdej łódce tuż nad najniższym fragmencie burty, tuż nad powierzchnią wody. No, jeżeli łódka jest biała, burta jest biała, no to oczywiście odbicie będzie białe, szare, właściwie bardzo jasno szare, troszeczkę ciemniejsze niż sama burta, ale bardzo zbliżone. Tak jak mówię, do tego tematu jeszcze wrócimy. Nie martwcie się, łódki jeszcze będą, będzie jeszcze woda. I to nie raz. I nie dwa, a więcej. Piękną mamy tonację tych odbić, taką złoto-metaliczną. Dobrze, myślę, że w temacie łódek może wystarczy, że łódki mamy namalowane. Proponuję zająć się co nieco jeszcze architekturą. Okna, które w tej chwili świecą, nie wiem, czy u nas aż tak zaświecą. Niektóre będą ciemniejsze.
No najwyżej zostaną białe. Na pewno te najniższe będą najciemniejsze. Siena palona i czerń. Okna zrobią nam doskonałe akcenty. Za to je lubimy. Okiennice będą doskonałymi akcentami. Potraktowane bardzo na luzie i bardzo swobodnie i niedosłownie. Na koniec jeszcze daszki. Daszki na samej górze, one są bardzo ładnymi akcentami. No tak, gdzie mają być daszki, jak nie na samej górze? Brama. I na koniec kilka, nawet nie postaci, a dosłownie plameczek.
białych przecineczków z ciemniejszą plamką włosów. Nie ma tutaj wprawdzie w marinie żaglówki, ale ponieważ ja kocham żaglówki i te ich białe maszty, to taki maszcik biały dodam. On będzie dodatkowo pięknym rytmem w tym wszystkim. Zobaczycie, jak on dobrze zrobi. Jeden, może nawet dwa. To już artystyczna wizja. Rzut okiem na koniec. Sprawdzam, gdzie jeszcze jakiś ciemniejszy akcent się przyda. Myślę, że gdzieś się przyda, na przykład tutaj.
ponieważ to nie są młode mury. Na sam koniec jeszcze kilka klamek, nieco przypadkowych, nieco zamierzonych tam, gdzie ciemniejsze kamienie. Te plamki jeszcze dodatkowo spełnią funkcję rytmów. Jeszcze nieco różu, bo tam taka różowa kamieniczka się pojawia. Moi drodzy, mamy tutaj pięknego widza. Przygląda się nam miłośnik akwareli. Chwilowo zaniepokojony przez psy, które się tutaj pojawiły. Hej, mały. Dubrownickie koty to powinien być temat jakiegoś spotkania. Moi drodzy, bardzo dziękuję Wam za wspólne malowanie. Jeszcze dla Was rozglądnę się po marinie, żebyście mogli się nacieszyć jej widokiem. Słońce już zaszło. Jaskółki krążą w powietrzu. Piękny wieczór nad Dubrownikiem. A ja bardzo serdecznie dziękuję Wam za półtorej godziny spędzone razem. Jeszcze rzut oka na akwarelę. Pokażę Wam, jak ona wygląda i przypomnę na koniec, jak to wszystko się odbywało i o czym warto pamiętać, kiedy malujemy wodę i łódki. Na początek szerokie, bardzo dynamiczne i na wskroś abstrakcyjne ślady pędzla. Zobaczcie, jak to wygląda u mnie z bliska. Oczywiście to nie znak, że musi tak wyglądać, ale zachęcam Was do malowania szerokimi pędzlami. Tutaj ta ziemia, umbra spod Dubrownika, o której opowiadałem i którą malowałem, widzicie ją teraz w akcji. Ona ma w dodatku bardzo ładną fakturę, bo jeszcze nie jest idealnie utarta i to jest jej zaleta. Wodę podzieliliśmy sobie odbicie w wodzie, bo woda jest odbiciem w gruncie rzeczy. Czasami widać, co jest pod nią i to będziemy też malować, ale nie dzisiaj. Na 3 tony, najjaśniejszy, średni i najciemniejszy. A później dodawaliśmy jeszcze kolejne, pomniejsze odbicia, czyli odbicia bieli łódek, odbicia błękitów łódek i odbicie błękitu nieba. Tu. Troszeczkę nagięliśmy rzeczywistość, bo on się nie do końca mieścił na zdjęciu, ale był poniżej, co widzicie teraz, więc szkoda było go nie pokazać.
Pamiętajcie o dużych kontrastach. Kontrasty nawet trzeba troszkę przesadzić, żeby działały, żeby wyglądały dobrze na obrazie. Przepraszam, na koniec jeszcze jedna rzecz, która mi umknęła, a która jest tutaj bardzo ładna, czyli paseczek czerwieni na czerwonej łódce. Teraz się zorientowałem, że go brakło, a on jest przecież tą czerwoną wisienką. Której nie mogło tutaj braknąć. Gitara, jaskółki i spokój wieczoru. I tym oto widokiem żegnam się z wami. Pozdrawiam serdecznie z Dubrownika i życzę dobrego wieczoru. Dobranoc.